Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Potion Craft. I odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, czy przyjdzie w końcu ten cholerny mag i przyniesie nam możliwość ulepszenia maszyny alchemicznej, żebyśmy mogli z czystym sumieniem zamknąć pewien etap w Potion Craftie i wrócić do niego przy update'ach. Ale zanim to, przede wszystkim fanarty, bo co jest ciekawe, przeglądając ostatnio skrzynkę, trafiłem na sporo fanartów do Potion Crafta. Nadal podsyłacie, bardzo dziękuję za to. Przepraszam, że tak rzadko sprawdzam, ale nie spodziewałem się faktycznie, że będą nadchodzić, więc serdeczne dzięki. I przy okazji, jak już mówię o fanartach, to też przypominam o pewnym wyzwaniu, które rzuciłem wam, biorąc pod uwagę, że zacząłem bawić się nowym silnikiem do tworzenia gier Godotem dokładnie. Na kanale można znaleźć film o Godocie. To tam jest wyzwanie dla tych, którzy lubią rysować albo chcą łączyć swoją pasję rysowania na przykład z game devem. I tam mam dla was wyzwanie, że możecie zaprojektować jakiś koncept art karcianki, którą robię. A więc zapraszam do filmu, przy okazji możecie zobaczyć, może się zainspirujecie, może coś stworzycie. Już pierwsze koncepty zacząłem dostawać, niektóre są naprawdę już kurczę, powiem szczerze, nieziemskie. Ale temat jest cały czas otwarty, a projektów w głowie mam kilka. Więc jak już zaczynam uczyć się nowego silnika, to myślę, że to z czasem będzie po prostu eskalować na inne projekty, inne pomysły. Bardziej graficzne, mniej graficzne. To tak, taka didaskalia. A i jeszcze słuchajcie, bo też miałem pomysł, kurczę, kiedyś na to, żeby też zrobić jakąś grę o alchemii. I to chciałem was zapytać tak szczerze, czego wam brakuje w Potion Craftie? Albo jak widzielibyście idealną grę alchemiczną? Co w niej powinno być? Jak powinien wyglądać game loop? Bo ja sobie tak naprawdę tutaj wymyślałem coś bardziej w stylistyce, że mamy konkretną wioskę, w której się znajdujemy i mamy konkretnych klientów, którzy do nas przychodzą. I nasze decyzje mają wpływ na tę wioskę, tak? Może niekoniecznie chodzi o taką klasyczną alchemię, ale może na przykład jakąś aptekę. Albo połączyć, wiadomo, alchemia jest taka bardzo ogólna, bo to mogą być mikstury, mogą być maści, mogą być same zioła nawet. Mogą przychodzić klienci i chcieć konkretne zioło, na przykład. Takie zioło, żeby było wesoło, więc różne opcje są, tak? I myślałem sobie, że właśnie, żeby jednocześnie że stworzyć jakiś fajny system, na przykład, że różne składniki mają różne właściwości i tak naprawdę nieważne jest, jaki to jest składnik, ważne, jakie ma właściwości, segregowanie po właściwości. Na przykład ten grzyb mógłby mieć 3 jednostki czegoś, ale 1 jednostkę czegoś. I 3 jednostki czegoś mogą być potrzebne, że potrzebujemy wyszukać najsilniejszy, nie wiem, składnik, tak, który posiada właśnie ten, znaczy najsilniejszy grzyb, powiedzmy, który posiada ten konkretny składnik, bo potrzebujemy go, żeby go użyć do różnych rodzajów zabaw. Na przykład ja mam taki pomysł, że czasami trzeba będzie coś przygotować, czasami coś będzie trzeba właśnie, tak jak tutaj, moździerzem, zmielić, czasami będzie trzeba coś na przykład przefiltrować, albo nie wiem, co można by jeszcze pokroić, różne opcje są, tak? Różne czynności, które można wykonywać, tak jakbyśmy tu mieli na przykład taki stół, nie? Widok od góry, mamy różne możliwości, możemy sobie podgrzewać coś, możemy sobie właśnie coś pokroić, możemy sobie coś rozmiażdżyć i tak dalej, posiekać i zrobić różne rzeczy i w ten sposób dostajemy, nie wiem, proszki, esencje, płyny, tak? I można to wszystko ze sobą mieszać, tworząc jakąś fajną miksturę, bo na końcu oczywiście można z tego po prostu wlać wszystko do kielona i kurczę sprzedać, nie? I zamknąć zatyczką, korkiem. I myślę sobie w taki sposób, tak? I jednocześnie to wszystko, co by się działo w takiej grze, to myślę, że mogłoby wpływać bardzo mocno na wioskę, na ludzi, którzy tam mieszkają, tak? Tworzyć jakąś historię. Można różne endingi zaliczyć w tej grze przez to, jak prowadzi się sklep i których klientów oczywiście się wybiera, bo to w sumie no, inaczej się nie da, tak jak tutaj mamy, chociaż tutaj jest bardzo to delikatnie zrobione. Tak naprawdę mamy tutaj, co, system reputacji, który wpływa na to, czy klienci są, wiecie, wyszkoleni, wykształceni magowie, czy cholera wie, co jest na menu, na ujemnym. Na ujemnej reputacji pewnie jakieś rzezimieszki przychodzą, prawda? Więc też byłoby ciekawe. No, będziemy powoli starać się do tej reputacji zero dążyć, więc no taką mam wizję, ale może wy jeszcze jesteście w stanie na przykład powiedzieć, jaka według was byłaby idealna gra o alchemii, o zabawie właśnie w takiego aptekarza, alchemika, właśnie w kontekście posiadania wioski, na którą wpływ mamy, tak? Mamy oczywiście swój ogródek, tu nie ma opcji, że tak naprawdę mielibyśmy trochę takie elementy Stardew Valley, że tu byśmy szli, mielibyśmy dużo takich grządeczek, moglibyśmy sobie zasiewać różne rzeczy, podlewać, trzeba by też wiedzieć co i jak czym jak się trzeba zajmować, czyli na przykład to wymaga konkretnego na przykład zakwaszenia ziemi, będą na przykład różne rodzaje ziemi, różne rodzaje intensywności podlewania, tak, że będziemy musieli na przykład podlewać jedną co 3 dni, a jedną codziennie, albo nawet i 2 razy dziennie, w zależności od tego, co dana roślina będzie wymagała, czy grzyb. Będziemy mogli różne rzeczy fajne, mam tak dużo takich fajnych właśnie pomysłów, jak można by fajnie zrobić taką bardzo regrywalną grę o alchemii, gdzie każda gra będzie inna, bo chcemy inny wynik osiągnąć naszej wioski, tak? Chcemy inaczej na tę wioskę wpłynąć, chcemy po prostu inne, może, kurczę, rzeczy mieć w swoim na przykład zakamarku, bo nie jesteśmy w stanie, mając ograniczoną liczbę grządek, sadzić sobie wszystkiego czy siać, tak? Więc można robić uniwersalnie, można się z czymś specjalizować, masz jakieś bonusy za specjalizację. Od groma mam takich pomysłów, co można by zrobić z idealną alchemią, bo jestem wielkim fanem gier i ogólnie motywu alchemii w grach. Dlatego Potion Crafta tak mocno cisnę, bo po prostu lubię się bawić się w tworzenie, w crafting i właśnie używanie różnych, prawda, roślinek, grzybów i innych takich rzeczy, żeby produkować rzeczy. Więc taki trochę dłuższy wstęp, ale no rzuciłem przy okazji, co mi siedzi w głowie, bo i tak tutaj mamy głównie pogradankę. Czym coś więcej będzie się też działo na tych odcinkach niż tylko krawcenie? Czy już pokazał nam swoje towary? Nie, nie widzieliśmy, jakie ma towary. I mamy nowe grzyby. Tak, bardzo nowe. Znamy go. To jest nowy grzyb. No, padniesz trupem, jak ją zjesz. Mogiło trufla. Nie mam czegoś takiego, biorę sztuk 1. 35, znakomicie. Bierzemy wszystko, to też bierzemy wszystko. Jest tanie jak barszczyk. Proszę bardzo. Ciekaw jestem, skąd się wywodzi, to też chętnie, skąd się wywodzi powiedzenie tanie jak barszcz? Dlaczego jak barszcz? Nie wiem, czy to się wywodzi z jakichś takich, nie wiem, starych przyzwyczajeń, że barszcz zawsze był tani? Czy o co biega? Siarkopłastnik też jest mega tani, ale nie potrzebujemy go na szczęście. Mamy siarkopłastnika aż za dużo, więc wezmę tylko 3 sztuki, żeby dopiąć do 100. No to jest fajne, tylko że pieruńsko drogie, ale nas teraz trochę nawet stać. Weźmiemy sobie 3 sztuki, zaszalejemy. 2800, dobra, 3 sztuki, nie więcej. To mamy też fajny grzyb pożądania, ale grzyb pożądania, no mamy 18, ale też jest pieruńsko drogi. Więc na razie zatrzymamy się na tym. Oczywiście, że zdecydowanie lepsze drzewko rozwoju. Drzewko rozwoju, które blokowałoby inne ścieżki. Bo to lubię właśnie, jeżeli mamy grę, która jest... No, trzeba by ta gra oczywiście scope taki zrobić, żeby ta gra była krótka. Powiedzmy, że jedno przejście zajmowało, nie wiem, 4-6 godzin. Pewnie dałoby się wyczuć jeszcze po drodze. Ale myślę, że to był taki fajny gameplay na... Jeżeli stawiamy na regrywalność w grach, z tego co widzę tutaj po grach, które gram i sam sobie to czasami te koncepcje w głowie wymyślam, tak dla mnie najważniejsze w takich grach, jeżeli stawiamy na regrywalność, to to, żeby run nie był długi, żeby móc pokombinować sobie, tak? A jednocześnie dać mimo wszystko, jeżeli ktoś będzie chciał, bo to też czasami czuję, że jeżeli gram w coś, co krótko się, coś sobie rozbudowałem i chciałbym, żeby to trwało, to oczywiście tryb sandbox potem, tak? Będą już losowe rzeczy po zakończeniu fabuły, coś się stało, zmieniliśmy wioskę po prostu w zaułek przemytników, na przykład, tak, i co mamy cały czas potem już deal z tymi przemytnikami, możemy grać po prostu dalej. Dodając jakieś dodatkowe endgame'owe rzeczy, postgame'owe, na przykład jakiś tryb po prostu losowy. Ale żeby też można było sobie grać od nowa i próbować różnych nowych możliwości, tak. Więc myślę, że właśnie gry z regrywalności powinny być krótkie, jeśli chodzi o przebieg, ale natomiast stawiające na to, że chętnie pogramy sobie kilka razy. Potrzebuję mikstury, dzięki której przygotuję spowalniające strzały na polowania. Znowu... Zapodatkowa się mikstura będzie miała dodatkowe odpowiednie właściwości. Słyszałam, że mogiło trufla bardzo szkodzi. Zapłacę więcej, jeśli mikstura nie będzie miała tego składnika. To super, bo właśnie żem poznał ją. Przed chwilą dokładnie poznałem tę miksturę i wiem, że jej tutaj nie chcę. Odpowiednie dodatkowe właściwości. Do mikstury spowalniającej. Spójrzmy na to, jak wygląda mikstura Ojej. Mikstura spowalniająca. Tuńczyk wrócił. Spowalniająca, gdzie ona była? Nie mam pojęcia, gdzie ten ślimor leżał. Ślimor jest tu. Co to może być? Dodatkowe właściwości strzały na polowanie. Czyli trafię na przykład takiego zioma i dostaję spowolnienie. Ale powiem wam szczerze, że ja tutaj to musiałbym chyba dojść do jakiejś trucizny dodatkowo, żeby zatruć. A właśnie, trucizna jad, zaraz będziemy o tym rozmawiać, chociaż w sumie już powiedzieliście mi, tak mocno skupiliście się na truciźnie, jadzie i na książkach w komentarzach, że miałem absolutny problem ze znalezieniem sugestii do mikstur dzisiaj. Więc, czy też mówię, nagrywam 24 godziny mniej więcej po emisji odcinka. Teraz jest godzina prawie 16, więc nawet wcześniej niż 24 godziny, nie minęło za dużo czasu, żebyście mogli rzucić swoją propozycję, to rozumiem, ale zwykle w takim czasie już bywało tak, że dało się znaleźć kilka. Natomiast, no pewnie będziemy dorzucać z czasem, więc proszę się nie stresować, ale nadal można do poprzedniego filmu dorzucać sugestie. Przy czym do dowolnego filmu, ja i tak mam wszystko w jednym miejscu, przypominam. Wszystkie komentarze do wszystkich filmów. Nie wszyscy są tego świadomi, może trzeba kiedyś zrobić film 13 rzeczy, których nie wiedziałeś o YouTubie, nie? Od strony twórcy. To byłoby takie ciekawostki, na przykład, że ja mam wszystkie komentarze w jednym miejscu. Nieważne, czy napiszecie na pierwszym filmie, który wypuściłem na kanał, czy na ostatnim, czy na środkowym. Zobaczę zawsze, bo się pojawia chronologicznie. Więc nie ma problemu. Dlatego lubię porządek w komentarzach, tak? Bo i tak mam wszystko w jednym miejscu. Nie trzeba mi pisać, kurde, pod odcinkiem z Potion Crafta, dlaczego jakieś sugestii do Stardew Valley. Bo po prostu ja mam to wszystko w jednym miejscu. I nie ma sensu robić bałaganu. Wiecie co, nie chce mi się chyba jednak, dam po prostu jej ślimoka i nie będziemy się za bardzo tutaj męczyć, wiem, że może byłaby jakaś fajna kaska z tego, ale właśnie, docieramy do momentu, gdzie, no okej, kasa się przyda, bo jeszcze nie wiem ile to wszystko kosztuje, ale powoli trwam taki moment, że no kurczę, czuję się tak rozwinięty, jednocześnie czuję się niedorozwinięty, ale to inna kwestia, czuję się tak rozwinięty, że powoli robię, nie? Mamy 10. poziom popularności. Rozpoznają mnie w królestwie 350 na kolejny. To nawet nie zwiększa się, wiecie, to było 200 chyba poprzednio, tak? Teraz jest 350. Posrało ich. Posrało ich z tym poziomem po prostu wzrostu. Na kolejne poziomy popularności. Przecież to jest 2 razy tyle, ledwo się, ile myśmy wbijali na 10. poziom. Absolutnie pokiełbaszone. Pokiełbaszone totalnie. Szczególnie, że ten poziom będzie nam zaraz spadał, będziemy czasami odrzucać jakieś oferty, prawda? Ale mamy, no tak, 10. poziom i mówicie, że tutaj jest osiągnij 15. poziom popularności, tak? O mój Boże. A chamiku, masz coś, co sprawi, że moje ubrania będą lepiej chronić przed zimnem? Powiadają, że temperatura wkrótce spadnie, a ja nie mam czasu na kupno cieplejszego odzienia. I to jest interesujące, bo przed chwilą właśnie, u nas przynajmniej, śnieg spadł w końcu, więc rzeczywiście idzie zimno. Większe, chociaż to i tak trzyma się przy najgorszym możliwej temperaturze, bo blisko zera, więc co spadnie, to się zaraz topi, zaraz się zrobi gołoleć i w ogóle będzie jazda. Ale no właśnie, szanowni państwo, może przejdźmy na początek przez te 3 mikstury. 3, bo pańce ściućmoka dorzuciłem, chroni przed jadem według propozycji jadka. No właśnie, radka, sorry. Więc dodałem, niech będzie i teraz tak. Odpowiedź również na moje zagadki, tak? Więc tak, uznałem też, że nagrodą większą za odgadnięcie zagadki jest polecenie do tytułu, do nazwy mikstury tego do opisu, bo w opisach to wymyślacie, więc polecicie teraz do tytułu ci, którzy odgadną. Więc oczywiście dzbany sznur to była gra słowna wazę, lina, nie? Śliskość, piękność i te sprawy. Ronin odgadł jako pierwszy, więc jest chodnikiem oszroninnym. Chodnik oszroniny zimą, bo miał być oszroniony, nie? Gra sławna kolejna. Producent zapewnia 100% szans na przywrócenie się, sponsorowane przez leniwego sąsiada. Działa lepiej niż WD-69. Nawiązanie do WD-40. Nie game'owe, ale nieważne. Argon Player i 12VE. Dziękuję serdecznie. Można dalej coś jeszcze tutaj dorzucić, w razie czego może jeszcze jakąś ciekawą opcję wymyślicie. I Yikes Foreverka. A Werka wpadła na pomysł jako pierwsza, dlaczego nazwa brzmiała Tennant. Otóż, szanowni państwo, mamy mega, mamy kilo, mamy giga, mamy tera, tak? A wcześniej niż tera jest giga. Gigant. Chodziło o to, że powiększenie tworzy gigantów i to był ten dowcip suchy. Werka odgadła, więc jest, idealnie się skomponowałaś z pomysłem Yikes Forever z, oczywiście, jedynej w swoim rodzaju Misfortune, Little Misfortune, Yikes Foreverka, Yikes na wszystkich, którzy myślą, to w sumie to mieliśmy chyba fujka po polsku, mówiliśmy na to, Yikes Forever to było chyba fujka, Yikes na wszystkich, którzy myślą tylko o jednym, gdy, gdy w grę wchodzi powiększanie. Trochę to niefortunne, Little Misfortune. Możesz wypić tę miksturę i powiększysz się cały, ale jeśli natrzesz nią wybrane elementy ciała, fragmenty ciała, to tylko one zostaną powiększone. Uwaga, użyta razem z miksturą libido skutkuje przedawkowaniem. Od teraz to, co małe jest na zewnątrz, o, może być z zewnątrz, może być małe na zewnątrz, będzie duże w środku. Przyznaję, że ostatnie zdanie sam dodałem, żeby było nawiązanie do Tardisa i Doktora Who, skoro Tennant brzmiał prawie jak Tennant, czyli w sumie chyba na razie mój ulubiony doktor z zestawu doktorów, chociaż tak naprawdę jeszcze do Smitha nie doszedłem, więc ciężko mi powiedzieć, jak w przyszłych, jesteśmy dość daleko nas w sezonach nadrabiania Doktora Who, więc Muzan i Rkiel. Bardzo trudna ksywka. Rkejel. Czemu tak? Co coś oznacza? Możesz napisać w komentarzach, dlaczego taka ksywka, bo mnie to ciekawi. Skąd wy wymyślacie takie rzeczy? Bardzo dziękuję. Muzan to w ogóle niebawem będzie w każdej miksturze, bo zawsze dostarcza... Ja tutaj wielkie propsy dla ciebie. Zawsze dostarcza pełen zestaw pomysłów na każdą miksturę, która jest w planie. Prawie w każdym odcinku widzę, że zawsze jest... propozycja do każdej z mikstur. Także Muzan, bardzo wielkie propsy. Zawsze na ciebie mogę liczyć. Duża piąteczka. Niebawem trzeba będzie zrobić w takim wypadku miksturę, nie wiem, muzy jakiejś, więc mamy śliskość na poziomie 3, więc sraczka, ślimaczka, no troszkę jakby przestaje być już dla nas interesująca. To jest śmietnik. Mamy również Yikes Foreverka, to jak będzie pomniejszanie i powiększanie, to będzie też pomniejszanie prawdopodobnie. Niebawem. Sobie aż te chyba znaki zapytania tu przestawimy, praktycznie z nich nie korzystamy. Ale tak, bo też pytaliście o to w komentarzach. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jeżeli ja będę chciał zrobić słabą miksturę, nie mogę korzystać z tego zestawu, bo tu mam zawsze przygotowane wszystko na maksymalną możliwą wartość, czyli mam po prostu, rozumiecie, mam wszystko na poziomie 3. Jeżeli bym chciał wykorzystać układ, pozycję i zrobić z tego miksturę 1, to musiałbym zapisywać przed huf, puf, puf, nie? A tego nie robię, bo wtedy, no trzeba by wtedy przy każdej miksturze zawsze robić zaczynaj od tego miejsca, huf, puf, puf, rób. A bardzo rzadko chcą słabą miksturę, więc jak dla mnie szkoda czasu, po prostu szkoda czasu. A ty chciałaś ochronę przed zimnem, no i widzicie, zapomnieliśmy o klientce w ogóle, Staszek Sus, proszę bardzo, ochrona przed zimnem, proszę. I jedziemy. Może dajcie coś, dzięki czemu będę mógł, kurczę, spaść z reputacją. Będę tak, kurczę, włączał i wyłączał chyba poziom 10 popularności. Jedziemy. Pewien człowiek prosił mnie o zaklęcie medalionu tak, aby pomógł noszący jego osobie oczarować innych ludzi. Otrzymuj miksturę, podam działanie, aby tego dokonać. Czyli chodzi o... Urok. To poemat dla Lunety albo pieśń dla Yennefer. Może być poemat dla Lunety teraz, proszę bardzo. Cyk pyk. Ciekawostka? Ciekawostka jest taka, że oczywiście gra, o której tutaj wspomina tytuł tej mikstury, doczeka się sequela w tym roku. Będziemy ogrywać. Pragnę posiąść miksturę, która pozwoli mi na pokonanie wrogów gołymi rękami. O, nie mam rękawiczek. Żywoliść to mój ulubiony składnik. Co poza więcej, jeśli mikstura będzie z niego składała się przynajmniej w połowie. A ta przynajmniej od razu mówi, o co jej chodzi. No to dorzucimy. Żywoliść mamy tak dużo, że może po prostu naspamować możemy tego żywoliścia, więc akurat wykorzystamy to. Pozwoli mi na pokonanie wrogów gołymi rękami. Chyba chodzi jej o miksturę siły, jak zwykle. Tak mam wrażenie i tu możemy zobaczyć. Łe, tu możemy One Punch Wolfgang nawet odpalić, słuchajcie. One Punch Wolfgang. Kontynuuj ważenie od tego miejsca. A i żywoliście. Patrzę, czy tu coś, nic nie wykorzystuje żywoliścia, więc kontynuujemy ważenie stąd. Jeszcze wpadliśmy na coś. Aha, to gdzieś dalej byliśmy. No dobra, można przy okazji jeszcze sobie tutaj pójść kawałek i zaliczyć 60 jeszcze punktów. Więc One Punch Wolfgang ma przede wszystkim składać się przynajmniej w połowie z żywoliścia. It's doable, szczególnie, że mamy 3 składniki tylko. Nie wiem, czy tam nie było mniej w tej drugiej. Tutaj było też 3. Nie ma znaczenia. Dobra, żywoliść. To teraz mi tutaj, kurde. Żywoliść to był ten kierunek, jak dobrze pamiętam. To jest ten, to dobrowoc. Żywoliść. No dobra. 1, 2. Przynajmniej w połowie. To jest połowa, nie? Mam nadzieję, że przynajmniej w połowie oznacza połowa też jest ok. Oby. Oby. Proszę. No i proszę. Tylko zobaczcie, zrobiłem tę miksturę i dalej cena nie jest jakaś powalająca, no ale już skoro się tak tutaj zmęczyliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby spełnić ten warunek, bo ptaszor jest, to się potargujemy. Lecz się boję, leśniczej mikstury na nadchodzącą walkę. Może okazać się przydatna. Spadaj. Tak jest. Niech spada nasz szczaw, ponieważ gdyż to była mikstura leczenia. Możesz się powkurzać, chłopcze, mnie to absolutnie nie rusza. 29 dzień w końcu jest? W końcu jest. Zbieramy z ogródka, nudnego ogródka, na którym nic się nie dzieje i tylko przeklikujemy. Zobaczmy, czy be... No i to jest bloker. To jest bloker progresu. Jak ja mam... To powinno być automatycznie... Słuchajcie, jak jesteśmy na takim poziomie, to skrypt gry sam powinien wiedzieć. O kurczę, on jest na to gotowy. Wyślę mu tego maga. Bo przecież nic... Będzie się nudził, nie? No właśnie. No i teraz się nudzę. Nudzę, oczywiście mogę dalej szukać kolejnych aspektów i trzeba będzie to robić jak najbardziej, ale no cóż, wydaje mi się, że moja broda jest zbyt mała. Czy można ją w jakiś sposób powiększyć? Wypchaj ją jadem kiełbasianym. A propos jadu i trucizny, doedukowałem się, tak? Miałem coś o tym powiedzieć. Bardzo dziękuję. Już teraz wiem dużo rzeczy na temat jadu i trucizny. Różnica jest taka, że nie każdy... W dobrym kierunku, żebym to powiedział. Nie każda trucizna jest jadem, ale praktycznie każdy jad jest trucizną, no bo w końcu ma związki trujące. Jad aplikowany jest przede wszystkim przez stwory, przez żyjące stworzenia, głównie w celu zabicia bądź uszkodzenia ciała, paraliżu, tak? Natomiast trucizna to jest jakiś taki składnik, który powoduje różne dolegliwości, niekoniecznie chcące zabić, więc... Tutaj bardzo dziękuję wszystkim, którzy wypowiedzieli się w sposób profesjonalny. A ona teraz sobie chce coś powiększyć. Ze wszystkich rzeczy, kobieto, chcesz sobie powiększyć brodę? No w sumie patrząc na ciebie, może faktycznie to tylko broda wymaga powiększenia. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Szybki wzrost? Nie, no damy jej tutaj. Yikes foreverka, proszę bardzo, już pierwszy raz sprzedajemy nową. Niektórzy tam drugi raz, proszę bardzo. O! Spojrzała, jakby zobaczyła co innego mega powiększonego. Oczywiście chodzi o... łokieć. Może łokieć też lubi, jak jest powiększony. Potrzebuję mikstury regenerującej, którą spożyć mogę po walce. No niestety zakończ rozmowę, ponieważ kij ci w oko. Do widzenia. Miło było. 87. No i powoli będziemy sobie schodzić. Muszę zakląć przedmiot, aby zwiększył siłę fizyczną jego właściciela. Czy masz miksturę, która w tym pomoże? Mam mikstura, które w tym... kurczę, mazury. Nie wiem, no możemy... Zobaczymy, ile ona będzie chciała za kolejną miksturę siły. Myślę, że miksturę siły też możemy już tak, wiecie, stwierdzić, że... A, to nie... 203, walić. Nara. Twój sklep stracił popularność. Och nie! Co my teraz zrobimy? Jesteśmy zgubieni. Potrzebuję jakiegoś nawozu do mojego grodu. Ogrodu chyba. Po co ci nawóz do grodu? Nawóz ci jest potrzebny do ogrodu. Nawóz. Kurde. A może podbryczka? Nie? Tak daję wam wskazówki, w którą stronę mogą pójść kolejne nazwy mikstur. Nawóz. No to chyba i dokładnie przed chwilą nawet mówiłem o grzybku Mariana i proszę bardzo, grzybek Mariana 214. Nara. Ale teraz robimy, kurczę, już 77 tylko reputacji. Popularność spada. Witaj, miło mi cię widzieć. Jak zwykle przybywam z ziołami i kwiatami. Proszę sobie wybrać 7 sztuk, ale mamy coś nowego. Kręci chwast. Ładne to. Biorę 3 sztuki, bo mnie stać. Kurna mać. O, to też jest ładne. Czarokwiat. Mamy też skoro tego 6 sztuk przyniosłaś. Puchokwiat. Rzadko używamy puchokwiatu, ale zobaczymy. Mamy 30 sztuk. Dobra, bierzemy. O, senny burak. Mamy ich pewnie mało, jak znam życie. Senny burak w którym w ogóle kierunku idzie według? Chyba to jest kierunek sennego buraka. Mamy 14 sztuk. Pięknie. Mamy już ich więcej. No, piórokwiatek. Lubię. Ach. Poziom piórokwiatów, szanowni państwo, biorę 27, mam swoją niepisaną zasadę, nie przekraczam 100, przynajmniej teraz będę się starał nie przekraczać 100 składników, myślę, że akurat 27, no i możemy też podróżować w górę teraz bez problemu. Wrzos lekarski jest fajny. Mamy tych wrzosów lekarskich... Przepraszam, to jest ten kierunek. No mamy ich 13, mało. Ale to jest drogie. No weźmy 7 na razie sztuk, żeby troszeczkę mieć ich więcej. I potargujemy się. Niebawem będę mógł kupować wszystko ze sklepu i nie bawić się o problem z pieniędzmi, ale na razie jeszcze jestem oszczędny. Czy wziąłem sobie już kręcichwasta jednego? Kurczę, czy ja wziąłem tego kręcichwasta? Bo już się tak szybko... Nie wziąłem go. Wziąłem 3. Dobra, jest okej. Wziąłem. Dobra. No to narka. W porządku. Ach, Miku, masz może miksturę, która pomoże mi gonić moje kozy? Ciągle mi uciekają, a ja za nimi nie nadążam. To się uśmiałem z niego, nie? Jak koza. Mikstura biegania, tak? Jest mu potrzebna. Ale my musimy zrobić jakieś mikstury, kurczę, mamy 25 minut, a ja nie mam żadnej mikstury zrobionej. Jedźmy. Wracamy na olej, to wszystko i idziemy po jakąś miksturę. Czego jeszcze nie mamy? Czego nie mamy? Mamy antymagię, mamy kwas, mamy to, mamy wszystko, co... Mamy pomniejszenie, nie mamy. Ok, czyli można by się wyprawić po pomniejszenie. No tak, to z tym dobieganiem w prawą stronę nie jest jakoś tak super pięknie, ale mamy jakieś tam inne możliwości, żeby to jakoś zrobić, więc spróbujmy sobie zrobić miksturę pomniejszenia. A potem pójdziemy na północ. Wiesz, północ jeszcze jest przed nami, tutaj ostatnia strefa, mała co prawda, ale ta strefa jeszcze skrywa przed nami niespodzianki, jeszcze nie wiemy co tam może siedzieć. No, więc idę. No jesteśmy już blisko, choć tak naprawdę widzicie, że użyłem już chyba na okolicze 8 składników. O kurczę, no sporo tego do tej manewrowania było. Szkoda, że nie można sobie zobaczyć tej całej ścieżki. Także to nie jest jakoś tak fajnie, można sobie najechać tutaj i zobaczyć jak ta ścieżka wyglądała do tej pory. Nie zapisuje to drogi przebytej. No, ale to już teraz nie będzie większym problemem. Co prawda 3 dobrowoce będą użyte, ale widzicie, mam ich dużo, może użyjemy teraz... Żywoliść, no niestety źle idzie. Ale możemy spróbować muchomor rzucić, bo akurat on tam trochę niby robi jakiś overkill i jeszcze trochę rusza się przez olej. Ale no to bezpieczniej byłoby wziąć po prostu dobrowoc, tak? Ale już mam go użytego, więc wolę użyć czegoś, czego mam bardzo dużo. I polecimy na maksa, bo w sumie nie mam pojęcia jak to się skończy. A można użyć tutaj, no może będzie trochę tutaj, o, takiego problemu. Jeszcze się okaże, słuchajcie, że będę musiał poprawić to. Ale to się okaże za chwilę, jak będziemy rozcieńczać. Tak, bo tu się może okazać, że jednak coś jeszcze trzeba dorzucić, czy... Nie trzeba będzie dorzucić. Idealnie, dobra. Czyli mamy miksturę, szanowni państwo, pomniejszania. Więc nadal możecie coś tam jeszcze dorzucić do powiększania. Możecie przede wszystkim teraz wymyślić coś na pomniejszanie. Tak? Mamy skurczenie. Tak właśnie. No i teraz Staszek musi wymyślić, jest nowy system wymyślania sucharów dla was, że dodatkowy bonus, możecie być też wymienieni w nazwie, kurczę, mikstury, tylko w treści. Muszę się zastanowić. Kurczę, wymyśliłem takiego suchara level hard, że sam bym nigdy tego nie odgadł, bo wyobraźcie sobie, że mikstura miałaby brzmieć 100. Tak. Mikstura miałaby brzmieć 100. Przede wszystkim. I co to oznacza w ogóle? No 100, no 100, ale otóż właśnie, a bynajmniej. Wskazówka do tego będzie taka, że... Okej, wskazówka będzie brzmiała Kamil. O, tak dodamy. I oczywiście zrozumienie nawet tego, do czego to odnosi, nie jest wszystkim, ponieważ pytanie w ogóle w takim wypadku, jeżeli wiecie, że dodatkowym podpowiedzią jest Kamil, to dlaczego 100? I co tak naprawdę ma to oznaczać? I wynik oczywiście, słowo docelowe ma być związane ze skurczeniem się. Wysoki poziom, taki już po prostu deep 12, w ogóle tak mi się wydaje, ja bym w sumie ten mikser nazwał skurczybyk. To idealnie moim zdaniem pasuje do tego, o co tu chodzi, nie? Skurczybyk, skurczysyn, skurczykluska, skurczypluźwa, cokolwiek, nie? Skurczyziom, idealnie by pasowało. No ale cóż, bawimy się w zagadki w tym przypadku, więc proszę bardzo, to jest, o, jestem ciekawy, czy ktokolwiek na to wpadnie. Liczę na was, a tymczasem, skoro to jest... To musi być najmniejsza flaszka, jaka istnieje. Może być taka, bo takiej używaliśmy już, nie? Do niewidzialności. To będzie flaszka skurczenia, proszę bardzo. Malutka flaszka, najmniejsza albo... nie no, przepraszam bardzo, ta mi się bardziej podoba. Nie, jest piękna, jest idealna do tego wszystkiego, tak. Okej, więc mamy miksturkę z kurczybykowania. No i cóż, skoro już tu jestem, a mnie tu dawno nie było, to sobie pójdziem, może po ten duży pakiet punktowy. Co wy na to? O, tylko kurczę, pytanie czym pójść. No będę musiał pójść powojem. A potem sobie pójść lekko w górę, żeby jeszcze to doprawić. O, kurde, zapomniałem, że to jeszcze trzeba tu wrzucić. I pójdziemy sobie, a kwiateczki, i myślę, że to tyle, nie będę już bardziej biegał, po prostu. Także dorzucimy sobie, proszę bardzo, cyk, pyk, myk. I awans jest. I o to chodziło. Chociaż tak na cały czas zbieramy jeszcze te punkty. Tak, tam już mi się iść nie chce, a musimy bardziej pójść w tę stronę. Także mamy pierwszą miksturę do wymyślania, taką z tych konkretnych. To jest mikstura kurczenia się. I dlaczego nazywa się 100? I dlaczego Kamil? O co chodzi? Pozdrawiam wszystkich Kamilów. I Ślimaki też pozdrawiam. Kamil Ślimak, nie? Palindrom. Dobrze, mamy to, tak? Więc mamy miksturę z kurczenia. Pani nie będzie chciała, ani pan chyba mikstury z kurczenia. O Jezu, to ledwo stoi. To ledwo stoi. Gonić kozy, dobra, zróbmy mu te gonienie kóz, żeby biedak nie miał problemu. Mikstura oczywiście szybkości się przyda, tylko pytanie, która? Może być ta. Prawdopodobnie to będzie jakaś tania mikstura, zaraz uznam, że mu w ogóle nie sprzedaję. Dobra, 312 niech będzie. Niebawem podniesiemy poprzeczkę i do 300 nie będziemy już im sprzedawać, tylko będziemy ich hejtować, żeby osiągnąć niski pułap. Przypadkiem zmiażdżyłem... What? Okej. Nie oceniam. Przypadkiem zmiażdżyłem sobie palec i nadal mnie boli. Czy możesz pomóc? Nie. Witaj, alchemiku, czy masz coś, co pomoże mi odzyskać siły po walce? Zapasę więcej na miksturę uważaną z dwóch rodzajów składników proste. No i znowu siły po walce, nie? Znowu mikstura leczenia. No pogrzało ich. Z dwóch rodzajów... Spadaj na szczaw! Potrzebuję mikstury, którą mogę polać tarczę i zyskać dodatkową ochronę przed różnymi niebezpieczeństwami. No to może być na przykład ochrona przed mrozem, powiększenie eksplozja? Może być. Mogę opylić to gówno. Proszę bardzo. Za lepszy efekt. Poproszę miksturę bez efektów ubocznych, ale chcę się z tego się pozbyć się chcę. No dobra, to mamy jeszcze ochronę przed ogniem. Nawet dwa razy mam ją wyprodukowaną jakimś cudem. A to jeszcze mamy na drugim poziomie ogólnie. Proszę bardzo, masz. Niech będzie, mamy gotowca, to możemy opylić półeczkę. Wydawało mi się, że ostatnim trafem nie trafi, ale trafiłem, o dziwo. Poszło. No i pięknie. 69 reputacja to jest piękna i właśnie... Wiecie, że jak będę tworzył jakieś gry, gdzie będą takie opcje, że będziemy mieli reputację na takim poziomie i coś będzie się działo, to wiadomo, że wprowadzę jakąś... Nikt praktycznie nie zrozumie, może nawet nikt tego nie zauważy, ale ja będę wiedział, że u mnie w kodzie na 69 punktach reputacji przyjdzie na przykład koleś z głową jednorożca. Cokolwiek. I będzie chciał powiększyć swój konar. Albo swój róg będzie chciał powiększyć. O, to byłoby, gdybym ja tworzył, kurczę, Potion Crafta. Na 69 reputacji przyszedłby koleś z maską jednorożca i powiedziałby, że chciałby sobie powiększyć swój róg. Ewidentnie, absolutnie, no w końcu przyszedłeś. Wystarczy gadać o jednorożcach. I oczywiście ten róg. Jak to tam było? Oj, zapomniałem tej dziwnej nazwy. A nie, to był jakiś groźny bąk, nie? Co to było ostatnio? Kurde, zapomniałem. Jakaś taka nazwa mikstury była, coś z bąkiem. Ale zapomniałem jaki był. Groźny bąk też brzmi nieźle. Witaj, specu, jak interes? Mój interes bardzo dobrze, nie muszę go sobie powiększać ani zmniejszać, natomiast mam nadzieję, że to masz wszystkie te rzeczy, bo jak nie, to cię wywalę stąd. Dziękuję! Po 6000 kosztuje, zobaczcie. Ulepszenie maszyny i również księżycowa sól. No to szanowni państwo, dokupimy sobie jeszcze 10 kurcze karteczek. 12500, oczywiście jeszcze idziemy to obniżyć. Przybył w końcu. Przybył wreszcie typ. 7500. Dziena, ale mamy to. Now we are cooking. No i w końcu możemy zająć się rzeczami ważnymi i mniej ważnymi. Po prostu gotuj. Just cook. Oczywiście chodzi o cook. No to nara. Znowu koleś z laską przyszedł, pewnie jego braciszek. Pragnę posiąść umiejętność rzucania zaklęć, które pozwalają ludziom widzieć w ciemności. A muszę zbadać miksturę o podobnym działaniu. Chodzi ci o medium blask? Pff, czekajcie, chyba źle zrozumiałem, co on chce, co? Widzieć w ciemności, ale no właśnie, okej, no to wiadomo, o co mu chodzi, co tu mamy. A tu mamy możliwość teraz tworzenia księżycowej soli, ja pierdykam. To jest. Orzesz w ryj. Orzesz w zakuty ryj. Ależ to są skomplikowane rzeczy. Widzicie, i to musimy się teraz na tym skupić, żeby zakończyć naszą przygodę. Opierdziele! I jeszcze potrzebne jest oczywiście albedo! Ale mamy na szczęście albedo. Więc to jest nasz cel główny teraz, tak? Obieramy go za najważniejszy cel. Zrobiliśmy, no tak, musimy jeszcze zrobić księżycową cul, żeby dojść do 8 chapteru. 8 chapter oznacza przerwę i czekamy na update. Tak, jeszcze raz przypomnę, żeby nie było żadnego zaskoczenia. Tak jest, chociaż widzicie, no to jest gra, przy której ja tak naprawdę też chilluję. Wymyślam sobie głupoty, wymyślam sobie zagadki. Absolutnie przyjemnie mi się spędza przy niej czas. Ale ile można robić to samo? Zaczynam wymyślać już kompletne rzeczy. Do czego my byśmy doszli, gdybym miał przez całą grę do 15 poziomu, kurde, popularności tak gadać i wymyślać nowe rzeczy. Niebawem zagadki, kurcze, wymyślanie nazw dla mikstur wywaliłyby po prostu przez okno. Taki byłby poziom. Dobra, czego my tutaj nie mamy, słuchajcie? Żeby zrobić to coś. Mamy albedo, prawda? Cały czas. Mamy, zaraz, przepraszam bardzo. Gdzie jest albedo? Jest. Możemy już je wrzucić, żeby się działo i czekało. Albedo jest! Jest! Teraz tylko pytanie, czy w ogóle na strefie musi być to, bo to nam pozwoli pewnie obracać, więc musimy mieć możliwość. Zobaczmy, chcemy... A, niewidzialność i leczenie niewidzialności. Czy mam w ogóle niewidzialność na oleju odkrytą? Jesteśmy na oleju. Mam tu leczonko, więc tutaj jeden to jest proste, ale gdzie tu jest niewidzialność? Wiecie co? Chyba musimy zrobić rzeczywiście skan północy, bo wydaje mi się, że no, niewidzialność była tam... Gdzieś tutaj była w wodzie, więc myślę, że trzeba będzie tędy przejść. Ale dobra, to znajdźmy sobie inne zadanie, bo to już odcinek się nam kończy, a musimy coś zrobić. Chyba mamy dostęp do tego wszystkiego. Zobaczmy antymagię. Czy jesteśmy w stanie zaliczyć te rzeczy? Czyli tak, antymagia... O! Ja kuźwa! Dziękuję bardzo, nie musicie nazdrowiać. Zaplułem dosłownie wszystko. Zaskoczyło mnie, tak nagle mnie uderzyło, nawet nie zdążyłem tego... nie będę tego wycinał. Będziecie się słychać, jak kicham po prostu i o. Tak. Twarda skóra, ochrona przed piorunem i antymagia. Dobra, czyli tak, mamy tu ochronę przed piorunem, to a gdzie jest antymagia? Gdzie była antymagia? No nie mówcie mi, że ona była... No to daleka droga. Znaczy, jak już wrócimy z powrotem, no to tutaj trzeba będzie obejść. Ale to jest do zrobienia, słuchajcie. To jest do zrobienia. Nie mam pojęcia, jak wymyślicie. Ochronę przed magią, lekkie leczenie i jeszcze twardsza skóra, ale to będą dla was wyzwania ambitne. Zaczniemy oczywiście od tego, że... Zaczniemy od tego nie będziemy zaczynać. Zaczniemy od tego, że antymagia jest tu. I ona, czekajcie, ona na trzecim poziomie. Kurna, ja tutaj mam, kurde, poziom skupienia złotej rybki. Dobra. Antymagia na poziomie trzecim. Tak, antymagia na poziomie trzecim. A zatem potrzebujemy to i potrzebujemy kontynuuj ważenie od tego miejsca. Zrobimy poziom 3. Wow, to już jest zrobione, sorry. Dobra. Słuchajcie, no i teraz wracam. I idziemy zebrać, no wiadomo co, troszkę leczenia i troszkę twardej skóry. A wy już możecie się zacząć zastanawiać, co tu wymyślić? Co tu wymyślić, żeby nazwać tę miksturę sensownie? Albo właśnie niesensownie, ale żeby miało jakikolwiek związek z tymi składnikami. Docieram właśnie powoli. Znaczy w sumie szybko to poszło, bo wystarczyło cały czas rozcieńczać miksturę, więc to jest szybka akcja. Dodaję efekt leczenia. I teraz jeszcze musimy tylko dodać szybko efekt lekkiej, twardej skórki. A przejdziemy sobie przez ten olej. Co będę się przejmował, cyk. Troszkę mnie tutaj zasie, ale to nie problem. No i lecimy teraz potężnie, nawet pójdziemy sobie może moczarogrzybem, nie, czymś co mamy, czego mamy dużo. O, myślę, że... No, kurczę. To da radę. Dobra, goblinogrzyb da radę. Mamy go dużo i tu powinno, o, tam sobie spokojnie to wystarczyć. Żeby móc, o właśnie. Przecież musimy tylko to dotknąć, prawda? Musimy tylko lekko to dotknąć. Nie musimy się bardziej już przejmować i mamy to. Zatem, szanowni państwo, mamy świetnie pachniesz. Jeśli chodzi o miksturę antymagii. Ale w tym momencie produkujemy miksturę i musimy ją sobie już teraz zapisać. Tak, no, Tylko to będzie mikstura, która musi mieć zmienioną nazwę, tak, świetnie. Mamy trochę antymagii, dużo antymagii i trochę leczenia i jednocześnie kamienną skórę. Twardość, lekkie leczenie. Jak to powiązać z ochroną przed magią albo z rzuceniem elementów magicznych? Jakbyście to nazwali? Ja to na razie nazwę świetnie pachniesz. Świetnie pachniesz, leczysz i skurzysz na razie, tak? To jest mój bardzo ambitny i inteligentny pomysł na to, jak to nazwać, bo to jest takie, że miałem to wymyślić, to wymaga to dużo czasu, myślę, że aż tyle nie mamy. Więc to jest dla was do wymyślenia. Oczywiście sugerujcie też, jak wyglądać ma buteleczka, czy coś zmienić, jeśli chodzi o ikonkę do tego pomysłu. Proszę bardzo serdecznie. Czyli mamy pierwszą rzecz, my chcemy już od razu ją zrobić i wrzucić. Także jeden składnik już będzie. I on musi lecieć do tej kolby. Dobra, czyli cyk. Jest. Ja chyba cały czas w głowie miałem... cały czas gdzieś w głowie miałem... Ale ja i to jest piękne, że ja to sprawdzałem. Ile razy ja tu zaglądałem. I ja nawet nie wiem, prawdopodobnie mówiłem, że to kurde leczenie. Nie ma tu leczenia. Tu jest ochrona przed prądem. Co mi się w mózgu w czym ubzdurało, że to ma być leczenie? No żeż wy mordę? Ta mikstura nie ma sensu. Dobra, okej. Usuń tę miksturę w takim wypadku. Tak, dobrze, to będzie ta, dobra. Idę to poprawić. Dobra, mam twardą skórę, dotarłem. Checkpoint, lecimy teraz do odporności na prąd. Na pewno. Twarda skóra, odporność na prąd. Odporność na prąd, 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 odporność na prąd. No i jest. Na szczęście, a to już nawet nie muszę tego bardziej miętolić. Mamy to. Dobra. Okej. Więc poprawka. Poprawka. Przedlewka. Szanowni Państwo. Czyli coś, co nas chroni mocno przed magią, jednocześnie chroni nas leciutko przed obrażeniami fizycznymi i delikatnie nas również chroni przed piorunem. Tak ma to wyglądać, tak? Świetnie pachniesz skórą i tranzystorem. Tak właśnie, to jest moja wersja. Wasza wersja natomiast będzie na pewno ambitniejsza, inteligentniejsza, mądrzejsza, sprytniejsza i przede wszystkim ciekawsza. Więc proszę bardzo, jak wy to połączycie? Nie mam pojęcia, ale serdecznie, że tak powiem, życzę powodzenia, a ja sobie tu jeszcze delikatnie polecę po chociaż trochę punktów, nie za dużo. Rozrzedzę się jeszcze tutaj i to mi wystarczy. Mam nadzieję, że tym razem jest w porządku. Okej. A co się stało z tamtą miksturą? Czekajcie, a co się stało z tamtą w takim razie? Tu rzuciłem jedną do drugiej. I co, i teraz jest okej, tak? Aha, i tamtą rozumiem, że jak dorzuci się, to tamta tak naprawdę została teraz zniszczona. Właśnie w tym momencie sobie ją zniszczyłem, zepsułem, tak? Na to chyba wygląda. Chyba tak to się prezentuje, tak mi się wydaje. A teraz zobaczcie, co tu jest ciekawego. Tu mamy skurczenie, ale nie będziemy dwa razy skurczenia robić, to na pewno nie. Zróbmy coś innego. Coś innego, no mamy zręczność. Nie mamy takiej w ogóle zrobionej kiedyś? Że taka zręczność i szybkość i lekko niewidzialność? Bo to wygląda jak coś, co powinniśmy mieć gdzieś tutaj. Niewidzialność 3 ma na zręczność, no właśnie, ale tutaj jakby są... Tutaj są, kurcze, różne takie rzeczy ze zręcznością, ale widzicie, że to, no tak, to wszystko jakby nie ma ze sobą za bardzo, nie. Aż takiego połączenia nie mamy, dziwnego. No dobra, ale to w takim razie poszukamy sobie, pójdziemy sobie może zrobić, zrobimy sobie może to. To też będziemy magicznie mieli bardzo mocno, ale może zróbmy jeszcze tę wersję, czyli 2 prundy i 2 many. To musimy chyba zrobić już na wodzie, tak myślę. 2 prundy i 2 many. Prund jest tu, mana jest obok. No i to nie jest trudne. jest całkiem w pytkę. No, do zrobienia. Na luzaku. Dobijam właśnie do prądu na poziomie drugim. Tak jest, dobra, mamy 2. Mikstura piorun 2. I myślę, że do tej many to dojdziemy szybko, bo to oczywiście rozcieńczanko i te sprawy. I sobie pójdziemy znowu jakimś tutaj... No właśnie, możemy tak rozcieńczyć, żeby idealnie trafić powojem. A powój ma bardzo ładny kierunek, znaczy bardzo ładnie leci powój. Jeśli chodzi o to, jak tu możemy sobie teraz ładnie wymierzyć. O, przejdziemy przez środek, to będziemy mieli największą szansę, że trafimy na poziom drugi. To 2 to prawie 3, nie? I proszę bardzo, jest. Czyli tak, 2 pioruny i 2 many. Jak to byście nazwali? Tak? Jak nazwę miksturę, która jednocześnie łączy umiarkowaną ilość many i troszeczkę, nawet taki powiedziałbym, takie ładne smyrnięcie prądem. Dobra. O, to będzie absolutnie suche. No ja nie umiem wymyślać mokrego, więc będzie suche. Słuchajcie, nawiązanie jest do pewnej gry, która będzie się, to będzie ogólnie... Odpowiedzią na tego suchara jest tytuł gry niezależnej. Tyle wam powiem. Nietypowie. Nic więcej, nie, okej. To zostawmy na to, że po prostu to będzie gra niezależna. Związana między innymi właśnie z tymi aspektami, czyli piorun i mana. A podpowiedź brzmi... Uwaga, uwaga. Posiada maciorę. I proszę bardzo. Proszę bardzo, ale ja potrzebuję od was tytułu gry. Dokładnie proszę napisać, do jakiego tytułu gry nawiązuje ta zagadka. Posiada maciorę, a ja tymczasem zmienię sobie... Nie no, posiada maciorę idealnie pasuje. To kurczę, ostatnio to robiliśmy, ale to jest idealne. To jest idealne, gwiazdka, no bo w końcu jednak to... A jako można dać ikonkę, która też trochę jest prądem, a trochę jest magią? Może jest jakiś tutaj jeszcze piorun na... O, na przykład to, proszę bardzo. Idealnie. Chyba nie mamy takiego jeszcze, czy mamy taki? Nie wiem. Zapisujemy posiada maciorę. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Cyk, pyk. Mamy 3. miksturę na dzisiaj, także jestem spełniony. Posiada maciorę została utworzona, a poprzednio mamy prąd... O kurde, taki sam. Jednak. No dobra, możemy dać taki zatem. Niech będzie, okej. Żeby był inny, proszę bardzo. Magiczny prąd, posiada maciory. Proszę bardzo. Dobrze, i to musimy sobie stworzyć. Tu nie ma sensu po pojedyncze główienka biegać. I posiada maciorę sobie zainstalujemy od razu na miejsce, czyli... Posiada maciorę musi być tu. Dobra. Cyk. I jest. Szanowni Państwo, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Wiadomo, że najłatwiej jest zrobić to i to. Ja nawet się tym nie przejmuję, bo to mamy, tak? To jest easy, to jest do zrobienia, o tak, cyk. Będziemy starać się robić kolejne mikstury na kolejnym naszym spotkaniu. I cóż, pozaliczamy jeszcze te pozostałe 5, więc no myślę, że z tego wyjdzie, jeśli się dobrze zepnę, to w jeden odcinek mogę zrobić te wszystkie mikstury. Ale może uznam, że będę chciał zrobić to w 2 odcinki jeszcze. Zobaczę. Wszystko wyjdzie w sumie w przyszłym odcinku. Jak pójdzie sprawnie. Pewnie to byłoby na 1 odcinek, żeby zrobić księżycową sól. Więc zobaczymy, czy będzie ostatni przed przerwą, czy przedostatni. Jak wam się podobało, to mówiłem już, co trzeba zrobić. Wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.